Cześć, tu Izu. Witam Was bardzo serdecznie w moim mini przeglądzie ras psów. Przedstawię Wam 14 różnych ras, tak pokrótce, po prostu jedno, może dwa zdania na temat danej rasy, żeby Wam ułatwić po prostu ich wybór. Także zaczynamy i koniecznie napisz mi w komentarzu, którego psa Ty wybierasz. Labrador Retriever. Towarzyski, miły i tolerancyjny w stosunku do ludzi i innych psów. Łatwo go wyszkolić. Uczy się w błyskawicznym tempie. Uwielbia towarzystwo dzieci. Jest wspaniałym psem myśliwskim oraz towarzyskim. Golden Retriever. Łagodny i bardzo inteligentny. Dobry do polowań i doskonały towarzysz rodziny. Uwielbia zabawę oraz przebywanie z dziećmi. Rottweiler. Inteligentny pies obronny oraz jest świetną rasą stróżującą. Potrzebuje dobrej socjalizacji oraz życzliwego, ale stanowczego szkolenia. Ze względu na jego masę nie powinniśmy zostawiać ich samych z dziećmi. Owczarek niemiecki. Bardzo błyskotliwy pies obronny i pracujący. Świetnie sprawdza się w roli pupila, o ile jest dobrze ułożony i uspołeczniony. Potrafią się obrazić, dlatego należy z nimi postępować w sposób życzliwy oraz stanowczy. Person Jack Russell Terrier. Inteligentny, czujny i zawsze w ruchu. Te psy uwielbiają polować. Łatwo się go szkoli, lubi przebywać w otoczeniu dzieci. Czujny stróż, który uwielbia być w centrum zainteresowania rodziny. Cavalier King Charles Spaniel. Łagodny i pojętny mały pies. Jest inteligentny, ufny oraz kocha zabawę. Ma przyjacielską naturę. Idealnie sprawdzi się jako rodzinny kompan oraz uwielbia bawić się z dziećmi. Jednak potrafi się obrazić, jeśli dzieci podchodzą do niego zbyt szorstko. Boxer. Tryska energią, jest lojalny i kochający. Dobry stróż i dobry pies rodzinny. Uwielbia być w centrum zainteresowania. Czuje się komfortowo w towarzystwie dzieci, jednak przy zbyt małych dzieciach może okazać się zbyt żywiołowy. Yorkshire Terrier. Swawolny, ciekawski mały pupil, który uwielbia zabawę. Idealnie nada się dla starszych ludzi. Pełen zapału figlarz. Rozbawi każdego. Springle Spaniel. Delikatny, kochający i czuły dla dzieci. Od człowieka wymaga dużo uczucia i nie znosi samotności. Bardzo inteligentny i łatwy do ułożenia. Kochający pies rodzinny i dobry myśliwy, jednak potrzebuje dużo ruchu. Cocker Spaniel. Czuły i inteligentny. Pojętny, jeżeli chodzi o szkolenie. Dobry kompan i przyjaciel rodziny. Wesoły pies myśliwski, który super aportuje. Czasami jednak bywają tchórzowate. Pudel. Wyjątkowo wrażliwy, kochający i inteligentny. Daje się łatwo ułożyć. Delikatny w stosunku do dzieci i dorosłych. Dalmatyńczyk. Bardzo uczuciowy pies, który uwielbia przebywać z ludźmi. Oddany i lojalny. Bardzo łatwo się przywiązuje do dzieci. To pies, który zdecydowanie woli życie na wsi niż w mieście. Doberman. Lojalny, czuły i inteligentny. Szybko się uczy, jednak jego siła musi być stale pod kontrolą. Wymaga stanowczego szkolenia. Nie powinien pozostać sam z dziećmi. Pest Hitchland White Terrier. Inteligentny i ciekawski. Bywa jednak uciążliwy i humorzasty. Pragnie brać czynny udział w życiu rodziny. Względnie łatwo się go szkoli. I to by było na tyle. Napiszcie mi, bardzo Was o to proszę, jak wypadłam, bo to pierwszy mój taki odcinek i nie ukrywam, że bardzo się stresowałam. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście poinformujcie mnie tym, dając łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i bądźcie na bieżąco. No i oczywiście mi napiszcie, którego psa spośród tych byście wybrali, albo jaką macie swoją ulubioną rasę. Tymczasem burym lasem. Ślę Wam ogromne całuski od siebie i od Bolusia dla Was i dla Waszych pupili obecnych i przyszłych. I trzymajcie się cieplutko i pa, pa.